Siema, z tej strony się kłania Szogo. Co tam ludzisko was słychać? Dzisiaj taki filmik informacyjny, jak widzicie tutaj już na obrazku, możecie sobie go spauzować. Jest informacja na temat Concorda od twórców gry na Steamie, że no 6 tutaj września zamykają serwery, kończą z grą oficjalnie, bla bla bla. A w praktyce ten news zawiera 3 informacje. Pierwsze, tak, wyłączają tego 6 września grę, ona jest RIP na jakiś czas, ale z nią tak naprawdę nie kończą, tu przejdziemy sobie do informacji numer 2. Mianowicie, gra prawdopodobnie wróci w modelu free to play. Po prostu stwierdzi, że nas to nie ma sensu, tutaj posłuchali społeczności, wyłączyli teraz. I tu sobie przechodzimy do numer 3, refundy. Wszystkim po prostu oddają siano za grę, nieważne gdzie kupili. Czyli każdy, kto kupił Concorda, ma refunda. Ja tutaj na przykład napisałem teraz do mojego K-Shopa, bo ja kupiłem CDK'a. Teraz jest ta moja informacja przetwarzana. No i czekam, co tam ciekawego wyskrobią, znaczy, że mi hajs szybko oddadzą. Informacja poszła, więc powinni się oddać. Dobra, a teraz sobie przejdźmy do tego, dlaczego Concord nie pyknął i jest chwilowo RIP. Dlaczego mówię chwilowo? Ponieważ prawdopodobnie on wróci, tylko po prostu twierdzi, to nie ma sensu, teraz się nie udało. I przyznacie naprawdę, że 200 zł za średni tytuł to jest skok trochę, co nie? No i tutaj dlaczego to jest skok i dlaczego gra jest średniakiem, albo była średniakiem, zależnie kiedy to oglądacie. Jest kilka powodów. Po pierwsze, Concord się nie określił, czym jest, czy jest bardziej hero shooterem, czy bardziej idzie w kierunek Call of Duty. To po pierwsze. Po drugie, polityka. Nikt nie lubi polityki i narzucania nam jakichkolwiek poglądów, co nie? Ja na przykład nie lubię, jak mi się narzuca poglądy, zaimki, wiecie, jakie kolorowe. No i niestety Concord to robił. Na szczęście nie jakoś super nachalnie, tylko można powiedzieć trochę subtelnie. A to w interfejsie, a to w zaimkach, jak się przygląda postacie, co możecie zobaczyć u mnie na innym filmiku. Ja nawet powiem wam co lepsze, ja na to uwagi nie zwróciłem. W ogóle nie spodziewałem się, że ta gra promuje LGBT, ale jak się dowiedziałem, na szczęście ta LGBT z hashtagu wyleciała, ale wyleciały kolorki hashtag, to jest zajebiste. To jest sobie ładnie pośmieszkowo z nich. Mam nadzieję, że jak gra wróci, najprawdopodobniej w modelu free to play, no to już nie będzie ani polityczna, religijna, nie będzie narzucała tam swoich racji, poglądów i tak dalej, tylko po prostu będzie neutralna. Na pewno nie tylko ja, ale większość z was po prostu sobie chce włączyć grę tam, nie wiem, po szkole, po pracy, odpocząć, zrelaksować się, a nie jeszcze się wkurwiać bardziej, wiecie o co chodzi. To był właśnie kolejny problem z Concordem. No, co tu mogę jeszcze powiedzieć, no reklama samego Concorda była dość mega słaba, ja się dowiedziałem z przypadku. Zobaczyłem tam, jak Sony zrobiło ten swój pokaz przed wakacjami, czy na początku wakacji, że taka gra w ogóle istnieje, nie za ciekawie to wyglądało, olałem temat. Temat wrócił z Concordem u mnie, jak ruszyła beta. Zobaczyłem, że ludzie grają na Twitchu. Stwierdziłem, fajne to kurno, no. No beta, stwierdziłem, mam gotów Wary od strony, dobrze się bawiłem, bawiłem się zajebiście w Horizony. W tym roku wyszły Helldiver 2, też było w pytę. Szukam czegoś, jakiegoś innego hero shootera w następstwie za Overwatcha, pomyślałem, kurwa Sony, to może nie pyknąć, dałem szansę, no i nie pykła. Co lepsze wam powiem, jak kupiliście sobie po prostu pre-order Concorda, dostawaliście jeszcze 4 klucze do bety dla swoich ziomków. No ja się pytałem ludzi, moich znajomych, widzów, czy ktoś chce zagrać w Concorda ze mną. Nikt nie wiedział, co to jest i że w ogóle Sony wydaje taką grę. Miesiąc, kurwa, przed premierą gry. Więc o czym mi tu, kurwa, mówimy, rozumiecie? I jeszcze beta była bardzo skopanie zrobiona, bo tylko była w weekendy. I ja na przykład miałem trochę znajomych, którzy chcieli w środku tygodnia na przykład zagrać, ale nie mogli, bo bety wtedy już nie było. Do dupy, co nie? Potem była jeszcze tydzień później beta też w weekend, już dla wszystkich, ale już miałem to w dupie, bo stwierdziłem, nie będę mordował czasu na grę, w której nie będę progresował, stwierdziłem, zagram sobie na premierkę, poprogresujemy, pocieszymy się, pogramy, poszczelamy, co nie? No i to są główne powody, czyli podsumowując, średnia gra za wysoką cenę, gdzie konkurencja jest gratis, Overwatch gratis, Marvel Rivals gratis, w tym roku powstanie jeszcze wiele hero shooterów. 2. Problem z określeniem się, czym jest Concord. Czy to jest po prostu bardziej hero shooter, czy gra, która idzie w kierunku bardziej Call of Duty? 3. Wciskanie światopoglądu, który jest nielubiany, rzecz biorąc, jest bardzo nachalny. 4.
bardzo, bardzo słaba reklama. Nikt po prostu praktycznie o Concordzie wcześniej nie słyszał, a jeśli słyszał, to zaraz o nim zapomniał. Teraz ludzie słyszą, wiedzą, że po prostu, że coś takiego istnieje, bo była drama, że Sony wydało, kurna, słabą grę. No. Ja mam nadzieję, że Concordzik wróci jako free to play, bo tylko w tej formie go widzę. Wypieprzą tą całą politykę, przekonania LGBT. Ogólnie hashtag był LGBT na Concorda, ale wyleciał, odcięli się od tego, ale jak ktoś, kurna, wrzucił chyba hashtag kolorki z tego, co widziałem ostatnio, no chyba nawet wczoraj, taki śmieszny. Mam nadzieję, że się tego pozbędą, mam nadzieję, że określą, czy ta gra jest, czy to jest bardziej hero shooter, czy coś bardziej w stylu Coda, Call of Duty. Więcej zawartości, no i wiadomo, jakaś tam większa reklama. Teraz na pewno już po tej dramie słabej sprzedaży ludzie wiedzą, bo dużo portali gamingowych informowało o tym, że w topa, teraz też informują, że gra już zdechła totalnie. Przypominam, gra nie zdechła, twórcy po prostu wiedzieli, że spieprzyli sprawę, dlatego wyłączają wszystko, dają siano, biorą się za grę jeszcze raz, mam nadzieję, że dopracują i wróci w bardzo sensownym stylu. Tak czy siak, reklama już jakaś jest, ludzie o tej grze wiedzą, więc jak wróci w modelu free to play za jakiś czas, to choćby z ciekawości warto zagrać. No, to na razie, hej, trzymcie się.